Czy byliście kiedyś w sytuacji, kiedy po powrocie do domu i zrzuceniu waszych cennych zdjęć z karty okazuje się, że nie są one tak idealne, jak się wydawało na sesji? A może znacie to uczucie, kiedy widząc zapierający dech w piersi krajobraz, nie możecie powstrzymać zachwytu, ale kiedy robicie już zdjęcie tej sceny, to nie oddaje ono ani trochę tego, co widzą na żywo wasze oczy. W tym filmie opowiem wam o 5 błędach, które początkujący popełniają najczęściej i wytłumaczę, co zrobić, aby uchronić się przed tymi błędami w przyszłości. Hej, ja mam na imię Przemek, fotografią zajmuję się od mniej więcej 15 lat, a fotografią przyrody od 5. I na tym kanale pokazuję wam to, czego sam w tym czasie się nauczyłem i dzielę się swoimi metodami, które pomagają mi wykonać zdjęcia takie jak na przykład te. Na tym kanale dowiecie się, jak wykonywać poprawne technicznie i ciekawe zdjęcia, ale też zobaczycie, jak ja stosuję tą wiedzę w praktyce. Na wstępie muszę wam powiedzieć, że wszystkie błędy, które postaram się tutaj wskazać i naprawić, są błędami, które sam popełniałem w przeszłości i nawet dzisiaj, jeśli odpowiednio się nie przypilnuję podczas wykonywania zdjęcia, to zdarza mi się je powielać. Także zanim zaczniemy sobie o tym mówić, zapamiętajcie jedną najważniejszą radę, jaką kiedykolwiek otrzymałem i staram się jej trzymać zawsze. Zdjęcie to nie jest tylko naciśnięcie spustu migawki. To, że naszym oczom podoba się scena, którą widzimy, nie znaczy jeszcze przecież, że na zdjęciu również będzie ona tak wspaniała, majestatyczna. Nasze oczy widzą świat troszeczkę inaczej na żywo niż na zdjęciu. Rolą nas jako fotografów jest wykluczenie z tego zdjęcia tego, co zbędne i pokazanie tylko tego, co istotne. Podczas robienia zdjęć należy więc stale zadawać sobie właściwe pytania. Czy ten element pasuje? Czy polepsza nasz kadr? Czy taka perspektywa jest odpowiednia, czy może rujnuje odbiór całego zdjęcia? Te i inne pytania, które należy sobie zadawać podczas fotografowania właśnie, poznacie już teraz. O czym jest twoje zdjęcie? Często widzę zdjęcia, które pokazują dużo ładnych elementów krajobrazu, ale są mocno chaotyczne. Nasze oczy biegają po kadrze jak nakręcone i nie mogą na żadnym jego elemencie zatrzymać się na dłużej. To powoduje, że zamiast podziwiać zdjęcie, szukamy czegoś na nim po prostu, czegoś, co nas zatrzyma. Dlatego tak ważne jest, aby zdjęcie zawierało jakiś podmiot. O czym jest twoje zdjęcie? O czym jest moje zdjęcie? Powinniśmy pytać jeszcze, zanim wykonamy takie ujęcie i żeby uniknąć nieporozumień. Nie chodzi o to, żeby na każdym zdjęciu był jakiś człowiek albo zwierzę, albo jakiś jeden konkretny obiekt. Dobrze, jeśli tak jest, bo wtedy zdjęcie jest proste i klarowne dla odbiorcy. Ale tematem zdjęcia może być także jakaś cecha, wydarzenie, jakiś element bardziej złożony. Ważne, żeby tam był. Przykład. To zdjęcie jest o niczym. Fajne światło, ładna woda, fale. Niby wszystko ok, ale brakuje czegoś, co by je wyróżniało na tle innych podobnych. Brakuje elementu, do którego nasze oczy powędrują bezwiednie, automatycznie. Czegoś, co pozwoli wyodrębnić spośród wielu elementów kadru ten jeden element definiujący. Zwyczajnie zadajecie tutaj pytanie, o czym jest to zdjęcie, albo co fotograf chciał tutaj pokazać, albo przekazać. Teraz dla kontrastu, zdjęcie, które już chyba widzieliście na tym kanale parę razy, ale to świetny przykład. Zwróćcie uwagę, że jak tylko wyświetlę wam to zdjęcie, to wasze oczy z automatu powędrują do głównego elementu. Później prawdopodobnie wrócą na sam dół kadru i prześledzą go wzdłuż linii wiodących z powrotem do góry. Jestem pewny, że nie mieliście również najmniejszego problemu ze zidentyfikowaniem głównego podmiotu w kadrze. Co jest tematem zdjęcia? No, wiadomo, że wodospad. Ale samo zdjęcie posiada też wiele innych elementów. Na przykład ten kamień, który mocno odbija światło na pierwszym planie, wodę, która ewidentnie porusza się, tworząc takie charakterystyczne wzory na wodzie. Mimo tego, że kompozycja uwzględnia wiele różnych elementów, to jednak od początku wiadomo, że zdjęcie jest po prostu o wodospadzie. Pozostała woda, kamienie, drewno, to wszystko dopełnia naszą kompozycję i fajnie wypełnia nam kadr. Sponsorem tego odcinka jest FlexiSpot. FlexiSpot to dostawca wysokiej jakości biurek regulowanych elektrycznie. Zdecydowałem się na promocję tego konkretnego biurka z prostego powodu. Spędzam 8 godzin w pracy, siedząc przy komputerze. Po pracy normalnie szedłbym na zdjęcia w teren, rozprostować nogi, ale zbliża się jesień i po pracy będę miał w terenie po prostu ciemno. Więc znowu wrócę do domu, gdzie znowu będę siedział przy komputerze. A czuję, że już teraz po paru godzinach przy biurku nerwowo przebieram nogami, żeby pobudzić krążenie albo po prostu rozprostować kości. I tak jeszcze zanim trafiłem na FlexiSpot, trafiłem na takie informacje. Pozycja stojąca przy biurku według badań Janika Stevena opublikowanych w 2018 roku w Journal of Personality Research
poprawia wskaźniki takie jak na przykład ekstrawagancja, otwartość na doświadczenia, ugodowość, sumienność i przede wszystkim efektywność, która w pracy jest najważniejsza. Dodatkowo, podobno, stanie podnosi koncentrację i pozwala rozwiązywać problemy szybciej. Pobudza naszą kreatywność, dzięki czemu wpadamy na świetne pomysły dosłownie częściej. Stojąc polepszamy nie tylko naszą osobowość, ale również dbamy o swój kręgosłup, bo pozycja stojąca jest naturalną pozycją, do której przystosowała nas natura. Dlatego stojąc w znacznie mniejszym stopniu obciążamy swój kręgosłup, niż gdy siedzimy. No i właśnie takim biurkiem, przy którym mogę sobie posiedzieć, ale także popracować na stojąco, zainteresowałem się i bardzo dla mnie wygodnie w tym samym czasie odezwali się do mnie marketingowcy z FlexiSpot właśnie. Biurka są dostępne w różnych wymiarach i kolorach. Można także zamówić sobie samą ramę i elektrycznie regulowane nogi. Udźwig tego modelu to 125 kg i 161 statycznie. Sprawdziłem, można spokojnie podnieść i opuścić człowieka. Biurko jest bardzo stabilne, pomyślano także o maskowaniu wszystkich kabli, a sterowanie jest bardzo responsywne i intuicyjne. Jedyny minus to waga tego modelu. W pojedynkę ciężko będzie przenieść to biurko, ale z przesunięciem już można sobie poradzić. Jeżeli jesteście zainteresowani takim biurkiem, to wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz wracamy do poradnika. Prześwietlanie. To chyba jedna z rzeczy, które najbardziej rzucają się w oczy na zdjęciu i jednocześnie często początkującym ciężko jest zidentyfikować ten problem. Jest on szczególnie ewidentny, kiedy w kadrze mamy mocno kontrastujące ze sobą elementy, na przykład jasne zwierzę i ciemny las. Często widuję też zdjęcia weselne, na których jednocześnie mamy pannę młodą w białej, śnieżno-białej sukni i pana młodego w kruczo-czarnym garniturze. Naprawdę ciężko poprawnie naświetlić takie zdjęcia, ale już na wstępie podpowiadam, że zawsze lepiej jest trochę nie doświetlić zdjęcia, niż je za bardzo prześwietlić. I uważam tak z prostego powodu. Zdjęcia zbyt ciemne, czyli te niedoświetlone, wciąż da się dosyć łatwo uratować, podczas gdy elementy prześwietlone z dużym prawdopodobieństwem stracą najważniejsze szczegóły i detale, których w edycji później już nie odzyskamy, bo aparat ich zwyczajnie nie zarejestrował. Na zdjęciach, które mocno prześwietliliśmy, elementy bardzo jasne nie będą posiadać żadnych danych, żadnych szczegółów, nic, zero. Możemy próbować je wówczas przyciemnić, ale jedyne co się stanie, to zmniejszymy ich jasność po prostu. Nie odzyskamy w ten sposób żadnych utraconych detali. Jak więc uniknąć takich agresywnych przypaleń? Aby tego dokonać, musisz zadbać o całościową ekspozycję zdjęcia. W tym przypadku należy upewnić się, że wykres histogramu nie dotyka prawej strony skali. A jak już przy histogramie jesteśmy, to gorąco zachęcam do nauki czytania tego właśnie wykresu. To jest zdecydowanie łatwiejsze, niż się wielu osobom wydaje, a ja już niedługo przygotuję dla Was taki poradnik. Na ten moment zapamiętajcie sobie tylko tyle, że jeśli histogram kładzie się do lewej ścianki, to na zdjęciu są elementy zbyt ciemne. Jeśli kładzie się do prawej ścianki, to oznacza elementy przepalone. Co zrobić, jeśli tak się dzieje? Jeśli pracujecie w trybie automatycznym lub półautomatycznym, jak przeselekcja czasu albo przysłony, to wystarczy skorygować kompensację ekspozycji na minus, po prostu. Jeśli korzystacie z trybu manualnego, to możecie skrócić czas migawki, podnieść wartość przysłony na przykład, albo obniżyć ISO. Ale pamiętajcie, jeśli tak jak na tym ujęciu, kontrast między jasnymi elementami a ciemnym tłem jest bardzo duży, to możecie oczekiwać, że aby nie przepalić tych jasnych szczegółów, trzeba będzie przyciemnić ekspozycję tak bardzo, że ciemniejsze elementy będą wydawać się prawie czarne. Ale przypominam, o czym mówiłem chwilę temu, ciemne elementy zawsze łatwiej jest rozjaśnić bez utraty szczegółów, niż jasne elementy przyciemnić. To jest bardzo ważne. Aparaty bezlusterkowe posiadają również tak zwaną zebrę, którą można włączyć i będzie ona oznaczać na wyświetlaczu właśnie te elementy przepalone czy prześwietlone. Jeżeli nie chcecie korzystać z zebry, a nie jesteście pewni, jak inaczej ocenić, czy zdjęcie wyszło przepalone, to polecam skojarzyć sobie prześwietlenie z idealną bielą. Zadajcie sobie pytanie, czy coś na moim zdjęciu wydaje się idealnie białe bez szczegółów? Jeśli tak, to może warto powtórzyć to ujęcie. Chybiona ostrość. Chyba nic nie wkurza fotografa tak, jak to, gdy po przyjściu do domu i zgraniu zdjęć na komputer okazuje się, że nasza idealna ekspozycja, super scena zostały zniweczone przez brak ostrości. Powodów nieostrego zdjęcia może być mnóstwo, ale najczęstsze z nich, które mnie również zdarzają się do dzisiaj, to zbyt długi czas naświetlania, poruszenie statywu albo zbyt duży pośpiech. I tak pośpiech fotografa podczas wykonywania zdjęcia może zaowocować tym, że nie sprawdzimy dokładnie na naszym ekranie po przybliżeniu, czy aby na pewno zdjęcie wyszło ostre.
Szczególnie wymagające pod tym względem są fotografie krajobrazu albo generalnie scen, które obejmują duży obszar. Łatwo jest ustawić ostrość na pierwszy plan, zapominając o pozostałych. Albo kiedy fotografujesz płynącą wodę na długim czasie naświetlania, ale zapominasz, że wieje wiatr na przykład, kiedy wszystkie drzewa poruszają się przez podmuch wiatru właśnie. Na takim zdjęciu poruszone drzewa będą raczej wyglądać nieciekawie. Chociaż w pewnych warunkach można uzyskać dzięki nim fajny, kreatywny efekt. Ale jest też taka zasada, która mówi, że aby zapewnić sobie najlepszą ostrość w takich wypadkach, należy użyć autofokusa lub wyostrzyć manualnie, nie, obojętnie, w 1/3 odległości od początku kadru, czyli gdzieś tutaj. Jeśli interesuje Was z kolei bardziej zaawansowana technika ostrzenia w krajobrazie, to zainteresujcie się pojęciem focus stackingu. Focus stacking. Z kolei fotografując na statywie, warto wiedzieć, że tutaj też nie trudno o wypadek i poruszone zdjęcia. Aby upewnić się, że tego nie zrobicie z własnej winy, starajcie się fotografować z kilkusekundowym samowyzwalaczem. Zniwelujecie w ten sposób ryzyko poruszenia aparatu podczas naciskania spustu migawki. No i w końcu, zawsze, ale to zawsze sprawdzajcie tą ostrość na dużym przybliżeniu. Jeśli nie chcecie stracić ujęcia, to nic nie kosztuje, a zajmuje dosłownie chwilę. Więc dla podsumowania, sprawdzić ostrość na aparacie. Jeśli jest git, to git, to spoko. Jeśli nie, to szukać przyczyny. Za długa migawka, poruszenie aparatem, zbyt otwarta przysłona, może wiatr uderza w statyw. Wszystko to da się naprawić. Bałagan w kadrze. Przykład, to taki, który na wiele osób, w tym na mnie, działa jak płachta na byka, to różne niechciane elementy, które wystają na przykład z głowy modela. Może niekoniecznie wyłącznie z głowy, ale głównie z głowy. Mowa tutaj o drzewach, gałęziach, słupach telegraficznych, śmietnikach, znakach. Wszystko to, co w przestrzeni publicznej może przypadkowo wpaść nam w kadr. I o ile, jeśli taki, dajmy na to, śmietnik gdzieś w tle zauważymy po powrocie do domu, to jeszcze nie koniec świata, bo można go usunąć w postprodukcji, to już takich właśnie drzew wystających z głowy dużo ciężej się pozbyć graficznie. I tutaj nie ma metody na szybką korektę takich kadrów. Jedyne, co możemy zrobić, to wyryć sobie w pamięci i w naszym wewnętrznym takim poczuciu estetyki, że słupy i pręty wystające z naszego modela to nie jest absolutnie dobry plan. I konsekwentnie przeszukiwać swoje kadry w poszukiwaniu takich przeszkadzajek w przyszłości. Najlepsze w ogóle jest to, że czasem sam mam ochotę zostawić takie zdjęcie i je po prostu opublikować, bo poza tym czymś, co wystaje z mojego podmiotu w kadrze, to wszystko inne jest często idealne i chyba nawet jedno zdjęcie w takim stanie kiedyś opublikowałem. No ale niestety, czasem trzeba pohamować swój zachwyt i powiedzieć sobie wprost: chciałem dobrze, prawie się udało, no prawie właśnie. Jak naprawić taki kadr? Trzeba to zrobić oczywiście jeszcze na miejscu i tutaj znowu przypomnę Wam, jak ważne, jak mega istotne jest sprawdzanie tych wykonanych już zdjęć na wyświetlaczu aparatu. Bez tego przecież nie zauważycie, że coś jest nie tak i później w domu będzie płacz. Nie, sprawdzamy na miejscu, ile się da, i kiedy już zlokalizujemy problem, tutaj w postaci tych niechcianych elementów, które nam przeszkadzają, które wyrastają z modela, zmieniamy wtedy kadr. Bardzo prosto to przecież zrobić, wystarczy poprosić modelkę, aby przesunęła się parę kroków w lewo, w prawo, a jeśli nie fotografujemy modelki, to zawsze my sami z aparatem przecież możemy się przemieścić tak, aby te niechciane elementy usunąć z kadru. Proste i skuteczne. Pogoń za sprzętem. Posłuchajcie uważnie, w wielu swoich filmach, które mam na kanale, mówię Wam, jak ważne są dla mnie nowoczesne funkcje aparatu. No, tak mówię, ale prawda jest taka, że osobiście do mojej fotografii najchętniej kupiłbym najdroższy i najnowszy aparat, jaki istnieje. A później zamieniłbym go za każdym razem na jeszcze nowszy, kiedy wyjdzie coś nowego. Ale realia mówią, że mało kto może sobie pozwolić na taki komfort. Pracujemy więc na tym, co mamy. Im więcej zdjęć robimy, tym bardziej wiemy, czego od aparatu i obiektywów oczekujemy. Wtedy pogoń za najnowszym i najlepszym zamienia się szybko w pogoń za odpowiednim. Co mam przez to na myśli? To, że fotografia nie jest podyktowana sprzętem, jaki posiadamy. Fotografia to wizja, kreatywność, pomysł, światło, ekspresja, emocje. Najlepszy aparat to taki, jaki aktualnie posiadasz. Przestań myśleć o tym, co sobie kupisz za rok albo za dwa, a skup się na tym, co możesz osiągnąć tutaj i dzisiaj. Złap za aparat i wyjdź robić zdjęcia. Wyciśnij ostatnie soki ze swojego sprzętu. Bądź pewny, że wiesz o nim wszystko i że potrafisz go obsługiwać z zamkniętymi oczami dosłownie. Doświadczanie fotografowania, obserwowanie, jak nasze własne umiejętności postrzegania świata przez wizjer stają się coraz lepsze za każdym razem, kiedy naciskamy spust migawki, są warte dużo więcej niż ten aparat, za którym tak uparcie się rozglądasz. Kiedy więc zmienić sprzęt na nowszy? Kiedy nie będziesz potrzebować recenzji,
testów, ani opinii jakiejś przemądrzałej głowy z internetu, aby samodzielnie określić, jaki aparat jest dla ciebie odpowiedni. Kiedy samodzielnie nauczysz się rozpoznawać, jak dużej szybkostrzelności aparatu dzisiaj wymagasz od tego sprzętu, albo jakiej rozdzielczości chcesz, albo jak mocno ma być stabilizacja w korpusie. Mówiąc wprost, nowy aparat nie zrobi z ciebie lepszego fotografa czy fotografki. Nie zrobi za ciebie ładniejszych zdjęć. Ułatwi ci za to zadanie i może sprawi, że częściej będziesz wracać do domu z większą ilością ostrych zdjęć, ale to już jest temat na osobny film.